witamy dzisiaj w naszym mobilnym studiu Tomka Mazurka. Witam. Od wielu lat działacza społecznego, związanego chyba w tym momencie już przede wszystkim z, tutaj muszę się postarać, żeby nie zapomnieć żadnego z członów nazwy, z Fundacją Edukacji Osób Niesłyszących imienia Marka Mazurka. Tak, rozwoju edukacji. A właśnie wiedziałem, że zawsze jakieś rysówka zapomnę, ale dobrze, ale prawie 90% skuteczności mam. Tomku, powiedz parę słów o sobie. Co byś jeszcze uzupełnił poza tym, co już w tym krótkim przedstawieniu udało mi się zawrzeć. Mam nadzieję, że zgodnie z prawdą. Tak, no jestem od wielu, wielu już lat wiceprezesem Fundacji Między Uszami, tak ją nazywam w skrócie, bo pełna nazwa to jest Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących imienia Marka Mazurka. Założyliśmy ją w 2005 roku. Ta fundacja ma na celu, no właśnie, rozwój edukacji w polskim języku migowym, właśnie projekty skierowane dla osób niesłyszących, i naszym głównym celem jest właśnie tworzenie materiałów i różnych programów edukacyjnych w polskim języku migowym, bo tego brakuje na rynku edukacyjnym. Powiedz mi, bo jak czytam trochę materiałów na temat osób głuchych, to zwróciło moją uwagę to, że czasami pojawia się słowo głuchy pisane z małej, a czasami z dużej litery. Czy to ma jakieś znaczenie? Skąd w ogóle się to wzięło? Czy to jest błąd? Nie, to jest... Głuchy pisany z małej litery opisuje po prostu osobę, która jest fizjologicznie niesłysząca, głucha. Natomiast głuchy pisany z dużej litery opisuje osobę, która jest przedstawicielem, jakby, która jest osobą świadomie głuchą, używa polskiego języka migowego, czy w ogóle języka migowego, i jest zanurzona w kulturze głuchych. To jest właśnie jakby... Czyli jest coś takiego jak kultura głuchych? Tak, tak. To jest właśnie wyznacznik istnienia kultury głuchych. No tak jak się pisze na przykład Polak z dużej litery, który żyje w Polsce i jest, jakby pochodzi z kultury polskiej, tak samo się mówi o głuchych z dużej litery, że oni mają swój język i mają swoją własną kulturę. Przede wszystkim konstytucyjną cechą tej kultury, tak jak podejrzewam większości kultury, jest język. Język, czyli język migowy, w tym wypadku polski język migowy u nas tutaj w Polsce, definiuje jakby kulturę całą. A mógłbyś spróbować zamigać jakieś podstawowe zwroty? Jakieś takie przykładowe, nie wiem, cześć, do widzenia? Oczywiście, no to są dosyć proste. Dziękuję, cześć, to jest takie zwykłe machanie, albo witam. Można też, o, na przykład mama, tata. To są takie... Jakbyś chciał zamigać, na przykład ładnie dzisiaj wyglądasz? Tak, to jest dosyć proste. Wystarczy pokazać, na przykład mamy przed sobą ładną dziewczynę i wystarczy pokazać, ty ładna, czyli bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz, czy w ogóle ładnie wyglądasz. Dobrze, to jak spotkam już jakąś niesłyszącą dziewczynę w barze, będę już wiedział, jak zagaić rozmowę. Nie wiem, co będzie później, no właśnie. Ale start będzie dobry. Na pewno zawsze warto się uśmiechać. Nawet jeśli nie znasz języka migowego, ale podchodzisz do kogoś, do osoby niesłyszącej z uśmiechem, to zawsze pomaga. Rozpoczynamy projekt, taki dosyć ciekawy projekt, Klub Głuchych Mam, który ma na celu stworzenie takiego miejsca dla cyklicznych spotkań głuchych kobiet, no, które są mamami, matkami, ewentualnie kobiet, które są w ciąży. O tyle głuche mamy mają dużo trudniej z tym, bo po pierwsze są bardziej rozproszone tak terytorialnie, no a po drugie, no, barierą jest język, no bo głucha mama może przyjść na spotkania po prostu mam, no ale raczej się nie dogada. Więc chcemy zorganizować taką przestrzeń. Jednym z takich projektów był właśnie projekt Głucha Mama na Rynku Pracy, który zakładał właśnie przekazanie informacji o szeroko pojętym rynku pracy, jak szukać pracy, jakie są prawa pracownika, prawa mamy, znaczy kobiety w ciąży, kobiety wracającej
do pracy po urlopie macierzyńskim. I ten projekt odbywał się w województwie małopolskim i śląskim. Powiedzmy jeszcze, bo na pewno osobom niesłyszącym, już nieważne czy mamom, czy nie mamom, ogólnie osobom niesłyszącym na rynku pracy raczej jest dość ciężko, prawda? Tak. Czy są jakieś takie obszary, dziedziny, w których łatwiej się, powiedzmy, takim osobom jest aktywizować, jakieś branże, gdzie faktycznie można powiedzieć, że jest jakiś odczuwalny odsetek osób niesłyszących? No, ja bym nie chciał tutaj deprecjonować, no ale to są takie dosyć proste prace w stylu na przykład lakiernia, albo w dużych supermarketach też jest bardzo fajny, zresztą taki program pomocy, promowania osób niesłyszących, które tam i na kasie sprzedają i pracują jako pracownicy. Tak, bo nawet w Carrefourze ostatnio widziałem przy kasie tabliczkę, że obsługującym nie osobą jest osoba, tutaj w tym wypadku akurat niedosłysząca, ale faktycznie. To jest bardzo fajne, ja się też z tym spotkałem w Katowicach bodajże, ale w Krakowie też, że były osoby na kasie niesłyszące i to jest super moim zdaniem, bo to właśnie jest takie wyjście, no przede wszystkim danie szansy no samym tym niesłyszącym, ale też wyjście jakby w drugą stronę, znaczy przyzwyczajanie społeczeństwa, że można, że tak powiem, podejść do osoby niesłyszącej, która wykonuje nawet jakąś tam odpowiedzialną funkcję i nie trzeba się bać, można się tam dogadać, można się właśnie uśmiechnąć. No jest sporo niesłyszących grafików i montażystów też, montażystów filmów, bo osoby głuche mają taką dużo bardziej wyczulony zmysł właśnie wzroku z naturalnych przyczyn i dużo częściej wśród głuchych występują osoby, które mają talent graficzny albo talent nawet taki ubraniowy. Osoby głuche zawsze bardzo dbają o wygląd, to też jest takie symptomatyczne. O czym też chyba nie wszyscy sobie wiedzą, że język migowy, ten naturalny język migowy, na przykład polski język migowy, jest takim językiem globalnym. W tym sensie, że to nie jest tylko i wyłącznie ruch dłońmi, ale w to wchodzi też mimika, postawa. Tak. Jest jakby niejako całym sobą się przekazuje komunikat. Pracuje się ciałem, bo jest to język przestrzenny. Powiedz mi, jak to jest z językiem migowym? Czy mamy tylko jeden język migowy? To znaczy, nie, są języki regionalne, czy też narodowe. Jest na przykład polski język migowy i na przykład brytyjski język migowy. Słownik w języku migowym jest w ogóle dużo mniejszy, tam jest w ogóle dużo mniej słów. W związku z czym, no, głuchy z Francji może się naprawdę dużo, dość szybko, jak chce, nauczyć polskiego języka migowego. To nie jest dla niego taki problem, jak dla Polaka, dla mnie, nauczenie się takiego mówionego języka francuskiego z całą tą gramatyką. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Dużo ciekawych rzeczy się chyba wszyscy dowiedzieliśmy. Jeśli będziecie szukali partnerów do projektów skierowanych w całości lub częściowo dla osób niesłyszących, wiecie, z kim się kontaktować. Zapraszamy. Dziękuję.